Wtedy narcyz w końcu się poddaje. Jeśli jesteś w otoczeniu narcyza, to ciągle jest rywalizacja. Zawsze usiłuje cię przechytrzyć, prześcignąć, usiłuje być lepszym w jakiś sposób. Tak jest do czasu, aż pokażesz swoją siłę, swoją moc. Gdy tak zrobisz, to wtedy rywalizacja się kończy, wtedy narcyz się podda. To nie oznacza, że zobaczysz, że podda się przed tobą i wywiesi białą flagę. Kiedy narcyz poddaje się z powodu twojej siły, twojej mocy, to może być to dla ciebie niebezpieczne, ponieważ wtedy będzie zdradzać, kłamać, kraść, zrobi wszystko, co w jego mocy, by cię zniszczyć, by cię wyprzedzić. Po tym wiesz, że wygrałeś z narcyzem, po tym wiesz, że się poddał. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23maupa@gmail.com. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij.